Dobry, dobry wieczór. Niedzielny się kłania. Właśnie jestem na etapie zgrywania filmu o przepływie Heima. Mój test łazienkowy. I powiem wam, że wiecie co mi wyszło? Że ten Eheim w najlepszym przypadku ma przepływ w granicach 480, no 500 litrów na godzinę. Troszeczkę lepiej niż Unimax, ale niewiele. Unimax tam wyszedł 300, 360 czy 350, już teraz nie pamiętam. No ale też są pojemnościowo dwa filtry różne od siebie. Tak sobie myślę, że chyba kupię zwykły wodomierz, taki normalny do domu, homologowany. Podłączę go po prostu na godzinę i zobaczę, ile tej wody w ciągu godziny przepłynie. No, tak dla siebie już, bo ja nie wiem, czy te moje testy mają w ogóle sens jakikolwiek. Czy w ogóle ma sens patrzenie na to, ile filtr ma przepływu. Bo ten sposób nasz dobierania filtra do akwarium opiera się właśnie na tym przepływie, tak? Niektórzy powtarzają, jeżeli masz wściekłego high-techa i tak dalej, no to ten przepływ powinien być 10 razy pojemność akwarium. Załóżmy, że tutaj mam 300 litrów wody netto, 10 razy, żeby przepompować w ciągu godziny tą wodę, to musiał mieć około 3000 litrów. Zakładając, że każdy filtr ma 50% tego, co podaje na pudełku, czyli FX6 na przykład tam podaje 3,5 tysiąca litrów, ma połowę, czyli ma 3700, czyli musiałby mieć dwa takie filtry na to moje akwarium. Wiecie, co by zrobiło dwa fluwale tutaj FX6 w tym akwarium? To pralka to jest przy tym, kurna, ten wirówka to by była przy tym mały pikuś. Nie wiem. Ja wam powiem, nie wiem, co o tym myśleć. Bo mówię, no dla nas tym wyznacznikiem tego dobierania tego filtra do akwarium był właśnie ten przepływ. A tu się okazuje, że z tym przepływem to jest tak w zasadzie nijak. Z drugiej strony patrząc, ten przepływ jest ważny. Jest ważny pod względem filtracji mechanicznej, tak? Wiadomo, im częściej ta woda przepłynie przez filtr, im więcej razy ją przepompujemy przez filtr, tym więcej ją oczyścimy. Ale z drugiej strony te filtry mają też spełniać funkcję filtra biologicznego, a tutaj już mamy raczej niewskazany przepływ, nie wiadomo jak duży. Im mniej, tym lepiej. Oczywiście do pewnych granic, kurczę, i tak dalej. Jeżeli ten przepływ spada poniżej jakiegoś tam pułapu, dojdzie do denitryfikacji, do rozmnożenia się bakterii denitryfikacyjnych itp., itd., 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 itd. Nie chcę się tutaj rozwodzić, bo mówię, nie wiem, czy te mierzenie tych przepływów ma jakikolwiek sens. Ale biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej, te filtry po prostu gdzieś są chyba wypośrodkowane między tym, tą filtracją mechaniczną a biologiczną, bo tak jak wspomniałem, one muszą spełniać jedną i drugą funkcję, bo nie jeden z nas ma jeden kubełek tylko w filtrze, w akwarium, do akwarium podłączony. No i co? Dalej jestem głupi, tak? Tak jak powiedziałem, no spróbuję jeszcze z tym wodomierzem. Też kosztuje niewiele, bo tam koło stówki kosztuje taki wodomierz, więc nie ma problemu. Tam końcówki z taką choinką na wcisk, żeby węże wcisnąć, też nie będzie problemu, żeby do tego dokupić. I sobie zrobię sobie dla własnego przekonania się oczywiście. Pokażę wam to też, jasne. Ile tej wody tak naprawdę płynie przez tą godzinę, tak? Normalnie na wylot założę, kurna, taki ten wodomierz, wrzucę go do akwarium, znaczy na akwarium i niech sobie tam woda płynie przez godzinę. Po godzinie po prostu wyłączę stoper i zobaczę, ile wskazuje mi licznik wody.
Powinien według producenta, jeżeli wierzyć temu, co pisze na pudełku, na przykład przy tym Eheimie jest 1250 litrów na godzinę, powinien przepompować 1,2 metra sześciennego wody. I tyle powinien wskazywać. Jeżeli wskaże to, co wskazuje mi ten przepływomierz, który ja kupiłem, ten taki ogrodniczy, czyli tam 500 litrów, 0,5 metra sześciennego, no to będzie tylko potwierdzenie, że ten przepływomierz dobrze pokazywał. Nie wiem, co o tym myślicie. Czy tutaj gdzieś błądzę, czy my gdzieś błądzimy, czy firmy nas robią w bambuko, czy na jakiej zasadzie to działa. Znaczy, na jakiej zasadzie to już wspomniałem, to wiem, jak to działa. Te filtry, mówię, są kompromisem między filtracją biologiczną a mechaniczną. Ale dlaczego oni podają 1200 litrów, jak oni to wyliczają, czy tam 3000 litrów, czy 600, czy 800 litrów, nie? Dla przykładu wkleję tu wam na przykład z wszystkim znanego dobrego sklepu na przykład film Tetra EX1500, jak podaje przepływ. Podaje przepływ maksymalny i podaje maksymalny rzeczywisty. Czy on się potwierdza, to też nie wiem, bo nie mam takiego filtra, kurde. Zenon mógłby to sprawdzić za pomocą przepływomierza, nie wiaderek. Chociaż te testy wiaderkowe też są wiarygodne pod warunkiem, że, no mówię, tam się błąd ludzki bardzo mocno wkrada, nie? Czyli za wcześnie wyłączymy wodę, za wcześnie wyłączymy stoper, czy coś takiego. No ale no też są jakiś obraz dają. Nie publikuję tego filmu, który teraz się zgrywa, bo on trwa ponad pół godziny. Ja tam i na wlocie, i na wylocie zakładałem ten przepływomierz i z gąbkami, i bez gąbek ten filtr, i bez koszy, i z koszami, i tak dalej. I tam nic wielkiego się nie zmieniało. Przepływ albo trochę spadał, albo trochę się podnosił. Między 7 litrów a 8, tam 1 czy 8,2 litra na minutę wychodziło przy tym Eheimie, więc to jest tylko po prostu pół godziny, by było oglądania waszego stracone. A zresztą, jak chcecie, to mogę wrzucić ten film, ale to, no mówię, to jest pół godziny wycięte z życiorysu, kurde. Ja spędziłem nad tym cały dzień prawie dzisiaj. Nie wiem, która jest teraz godzina, ale zmarnowałem czas po prostu, tak mogę powiedzieć. Znaczy, może nie zmarnowałem, bo wyczyściłem w końcu tego Eheima prawie po 8 miesiącach. To sobie przynajmniej porządek tam zrobiłem. Dobra, no tyle. Nie zawracam głowy. To tak kwestii wyjaśnienia, bo tam u live'ie u Obera mówiłem, że będę testował Eheima i że będzie film, a go nie będzie po prostu. Dobra, dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, hej.